Jak będzie pan wspominał współpracę z Emilem Stępniem? No generalnie rozstaliśmy się w 2016 roku w konflikcie i nie mamy żadnych relacji od tamtego czasu. Podobno Emil pozwał pana, czy to się jakoś wyklarowało? Wyklarowało się w ten sposób, że przegrał w pierwszej instancji. Odwoływał się czy nie? Proszę? Odwoływał się czy nie? Tak. A co pan w ogóle sądzi o jego poczynaniach związanych z dziewczynami z Dubaju? Ja nie śledzę w ogóle polskich filmów. Ostatni polski film, który widziałem, to był Dom zły. W związku z czym mi nie starcza czasu na produkcje amerykańskie i w ogóle nie oglądam polskich filmów, nie interesuję się tym, co dzieje się tu i teraz. Chcę się wzorować na najlepszych na świecie, w związku z czym Hollywood jest dla mnie punktem odniesienia. To już ostatnie pytanie, czy pana zdaniem on jest dobrym producentem? Nie. Dziękuję bardzo.